Otwieram obrady sesji, 21 sesji Rady Gminy Narewka. Witam panią, panów radnych, witam pana wójta, witam panią Marzenę Ostapczuk jako przedstawiciel starostwa, witam pana Romana Ostapczuka, członka zarządu powiatu Hajnówka, witam panią, panów sołtysów, witam mieszkańców gminy Narewka. Sprawdzimy obecność, szanowni radni. Na stan 15 radnych jest obecnych 14, co znaczy, że forum do uchwalania wszelkich uchwał jest. Punkt drugi, przedstawienie porządku dziennego, ewentualnego zmiana. Tutaj szanowni radni, nastąpiła na prośbę wójta ewentualna jego zmiana. W punkcie siódmym, podpunkt drugi, nadania nazwy drogi wewnętrznej. Nadania drogi wewnętrznej. Czy ktoś z panów radnych ma jakieś inne w tym temacie zmiany? Nie widać. Podaję pod głosowanie, kto jest za zmianą drogi wewnętrznej. Kto jest za zmianą? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 20 sesji. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie między 20 a 21 sesji Rady Gminy. Punkt szósty, sprawozdanie przewodniczącej komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy, zmian w budżecie gminy Narewka na rok 2020, podpunkt drugi, nadania nazwy drogi wewnętrznej, podpunkt trzeci, zaliczenie dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, punkt ósmy, odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, punkt dziewiąty, zapytanie i wolne wnioski, punkt dziesiąty, zamknięcie obrad 21 sesji Rady Gminy Narewka. Porządek obrad podaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku w zaproponowanym brzmieniu? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek został przyjęty. Mam prośbę do pań, panów sołtysów, ze względu na brak odległości o założenie maseczek. I zaproszony gości, jak będą zabierać głos, to proszę do mównicy. Prośba taka, żeby zabierać głos przy mównicy. Przechodzimy do punktu czwartego. Do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Gminy Narewka. Czy ktoś z pań i panów jakieś ma uwagi do protokołu z 20 sesji? Nie widać.
Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z 20 sesji? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół z 20 sesji Rady Gminy Narewka został przyjęty. Witam przybyłego na naszą sesję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pana Janowskiego Mikołaja. Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo, panie i panowie radni, o zabranie głosu. Proszę bardzo, radny Ciołuszewski. Ja w takiej sprawie, już mówiłem kilkakrotnie na temat przebudowy drogi od drogi wojewódzkiej do cmentarza w Lewkowie Nowym. No i chciałbym, żeby już wreszcie jakieś tam prace zostały zrobione. Dziękuję. Dziękuję. Radna Maksymiuk, proszę. Witam, panie przewodniczący, szanowni radni, panie wójcie, zaproszeni goście, sołtysi. Panie wójcie, sytuacja dotycząca domu dziennego pobytu w Lewkowie. Kiedy otwarcie i ilość pensjonariuszy, jak będzie funkcjonował ten dom? Jeżeli można, krótką odpowiedź. Dziękuję. Radna Bielicka, proszę. Witam szanownych radnych, sołtysów. Ja w imieniu mieszkańców Siemianówki zwracam się z wnioskiem do pana wójta o podjęcie interwencji w starostwie powiatowym w Hajnówce i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce w celu dokonania modernizacji ulicy Lipowej w Siemianówce wraz z przebudową chodników wzdłuż przedmiotowej drogi. Modernizacja drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i turystów odwiedzających naszą miejscowość oraz pozytywnie wpłynie na estetykę naszej miejscowości, gminy Narewka i powiatu hajnowskiego. Do wniosku dołączam listę mieszkańców, którzy popierają modernizację ulicy Lipowej w Siemianówce. Z poważaniem. Dziękuję. Radna Miszczuk. Panie wójcie, przypominam się z początku sierpnia temat Toitoja na Nowym Masiewie. Bardzo bym prosiła o ustawienie. Również zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu na 2021 rok zadaszenia nad tą muckarnią i w miarę możliwości wykonania projektu jeszcze lub złożenia dokumentów do projektu jeszcze w tym roku. Również czas już, żeby się przypomnieć z odkrzaczeniem drogi Narewka-Olchówka. 16 czerwca pismo z Zarządu Dróg Powiatowych jasno określa okres wycięcia jesień-zima. Tak było w roku 2019, tak jest w 2020. Bardzo proszę, żeby jednak z gminy pismo wyszło o przypomnieniu, żeby to w tym roku wyciąć. Dziękuję. Radna Bielicka. To ja jeszcze raz, skoro mamy pana dyrektora dróg powiatowych, chciałbym bardzo podziękować za wycięcie wierzb, które proszę już nie wiem ile lat, na drodze Siemianówka Leśna i patrzę, chyba będą wycinane w końcu te topole suche. To też bardzo dziękuję. Dziękuję. Radny Charkiewicz. Kłaniam się, panie wójcie, jeszcze raz, może ostatni w tym temacie. Proszę o podwiezienie żwiru na drogę do miejscowości Nowiny, od drogi wojewódzkiej przez Nowiny i od Nowin do drogi gminy Michnówka Nowa Łuka. Tam tylko ten ostatni odcinek, proszę tylko uzupełnienie dużych tych jam i tak samo cieremki. To już jest kolejna moja prośba. Wczoraj zapewniano mnie, że zrobiono, ale no niestety gdzieś ktoś kogo wprowadza w błąd. W tym temacie dziękuję i zwracam się do pana jeszcze dyrektora Janowskiego w temacie wyrównania ubytku w drodze powiatowej Jerowkowo-Stare Suszcza i usunięcie tych drzew, które są zaznaczone do wycinki. Dziękuję. Dziękuję. Radny Sadowski. Chcę podziękować panu wójtowi
wicewójtowi oraz pracownikom gminnym za wykonanie chodniczka przy świetlicy w Tarnopolu. Jak również, panie wójcie, proszę podziękować dla Zarządu Dróg Wojewódzkich za takie ładne wykarczowanie drogi 688 w miejscowości Tarnopol-Siemianówka. Sprawa następna, panie wójcie, na Starym Dworze zostały wstawione słupki, ale proszę jeszcze ich ogrodzić, dlatego że z parkingu przemieszczają się osoby, które zostawiły samochody przez pole namiotowe, gdzie uszkadzają lub coś tam dewastują, namioty i tak dalej, i były trochę skargi. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Radny Nieścieruk. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem tutaj ponowić swój wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych. Chodzi o drogę żwirową Podborowiska Barnacki Most Narewka. Tam zgłaszałem taką wyrwę, ubytek w poboczu i dzisiaj rano byłem, jakby ona nie została uzupełniona, tak żebym prosił jeszcze raz o uzupełnienie tej wyrwy, no i jednocześnie o wyrównanie tej drogi żwirowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widać. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między 20 a 21 sesją Rady Gminy. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Informacja o działalności wójta gminy Narewka w okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 27 sierpnia do 26 września. W zakresie funduszy unijnych i pozyskania środków krajowych wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Olchówka, Guszczewina i Stare Masiewo. Te zadania inwestycyjne też będą prowadzone w świetlicy w miejscowości Siemianówka. Projekt polega na wyposażeniu tych świetlic w sprzęt, projektory, warniki, lodówki, zmywarki, podgrzewacze wody. Natomiast w świetlicy w Siemianówce nastąpi zakup i montaż klimatyzacji oraz wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Drugim działaniem w zakresie pozyskania funduszy unijnych jest przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Narewka. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie tych jednostek w ubrania ochronne, buty ochronne, kominiarki, rękawice, ten podstawowy sprzęt osobisty strażaków. Z takich większych zakupów to pirometr, turbowentylator, przecinarka do betonu i stali, akumulatory, akumulatorowe maszty do oświetlenia terenu, liny asekuracyjne, skafandry, zestawy nasobne do radiotelefonów przenośnych. To część z tego sprzętu. Całkowita wartość dofinansowania to jest ponad 74 tysiące. Całkowita wartość projektu jest to ponad 74 tysiące, a wartość dofinansowania 50 tysięcy złotych. Opracowano wniosek o dofinansowanie przebudowy czyszczalni ścieków w Narewce oraz budowę pompowni wody w miejscowości Stoczek, która ma pomóc w dostarczeniu, w zapewnieniu ciśnienia i wody w miejscowościach Świnoroje, Stoczek oraz Skupowo. Kosztorysowa wartość projektu jest to ponad 3 miliony 300 złotych. Opracowano i złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na ulicę Łosioł w Nowej Łuce, to jest od drogi wojewódzkiej 687 w kierunku Starego Dworu i częściowo w kierunku Tarnopol-Mostki. Wartość inwestycji, kosztorysowa wartość inwestycji jest to ponad 1 824 zł. Złożono też wniosek na drogę gminną od drogi wojewódzkiej do cmentarza w Lewkowie Nowym. Tutaj wartość kosztorysowa to jest ponad 345 tysięcy złotych. W ramach działalności ochotniczych straży pożarnych i zabezpieczenia PPOŚ na terenie gminy Narewka odnotowaliśmy 13 miejscowych zagrożeń. Do najważniejszych zdarzeń możemy zaliczyć wiatrołomy, pomoc przesuwaniu gniazd, szerszeni,
Zdarzył się też jeden wypadek komunikacyjny w Narewce. Jednostka OSP Narewka jest wyznaczona do prowadzenia działań w ramach sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem, więc prowadzone były dostawy artykułów spożywczych dla osób potrzebujących. I z takich ważniejszych wydarzeń to w ostatni weekend, 26-27 września, jednostka OSP Siemieniówka zabezpieczała regaty żeglarskie w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików 2020 na zbiorniku wodnym Siemieniówka. Tych uczestników było ponad 60 osób i tutaj głównie zabezpieczenie trwało na wodzie, jak też na lądzie. W ramach prowadzonych postępowań przetargowych do kwoty powyżej 30 tysięcy euro w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw w miejscowości Olchówka oraz uzupełnienie placów zabaw o dodatkowe urządzenia w miejscowości Siemieniówka Lewkowo-Stare. Tutaj wartość ponad 49 tysięcy złotych i termin wykonania do 30 października 2020 roku. W ramach postępowań poniżej 30 tysięcy euro podpisano umowę na zakup ogrodzenia panelowego wraz z dostawą elementów tego ogrodzenia. Tutaj mamy wartość inwestycji zakupu ponad 36 tysięcy złotych. I tutaj mamy w umowie taki zapis, że możemy jeszcze w razie potrzeby zwiększyć zamówienie do 35% wartości umowy. Termin dostarczenia to jest przewidziany do 9 października 2020 roku. Spraw komunikacyjnych, komunalnych i wodno-kanalizacyjnych oraz zakresu budownictwa gospodarki dokonano odbioru końcowego drogi gminnej Siemieniakowszczyzna-Babiegóra. Tutaj koszt całkowity ponad 459 tysięcy złotych, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to jest ponad 229 tysięcy złotych. Zakończono dostawę elementów w tym statku na plaży nad rzeką Narewka przy stanicy kajakowej w ramach projektu rewitalizacja Narewki poprzez renowację i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej. Wartość projektu ponad 203 tysiące złotych, dofinansowanie ponad 163 tysiące złotych. Oddano do użytku dzienny dom pomocy w Lewkowie Starym oraz doposażono ten dom między innymi w meble i sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania. Otwarcie DDPS-u, czyli dziennego domu pomocy społecznej, odbędzie się 1 października 2020 roku. Wyłoniono wykonawcę na odbiór odpadów zawierających azbest. Aktualnie prowadzone są prace związane z jego odbiorem. Prowadzono bieżące utrzymanie świetlic oraz terenów przy tych obiektach. Wykonano chodnik przy świetlicy w Tarnopolu. Zakończono roboty budowlane w świetlicy w Nowej Łuce. I tutaj mam taką jeszcze informację, że oficjalne otwarcie świetlicy nastąpi w dniu 3 października. Wykonano osłony wraz z zadaszeniem nad śmietnikiem przy stanicy kajakowej w Lewkowie Starym. I z takich drobniejszych spraw to przyjęto 7 wniosków o wydanie warunków technicznych WOT-KAN oraz podpisano 4 umowy. W zakresie kadr zostały zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, w wyniku których zatrudniono na stanowiska robotnik gospodarczy 2 osoby oraz zawarto umowy o odbycie stażu z 2 osobami. Ogłoszono 2 konkursy na referenta do spraw księgowości budżetowej. Złożenie ofert jest do dnia 6 października oraz na stanowisko referent do spraw podatków i tutaj złożenie ofert jest do dnia 12 października. Z innych spraw bieżących to funkcjonuje Gminne Biuro Spisowe w ramach powszechnego spisu rolnego w Urzędzie Gminy tutaj u nas w obiekcie urzędu. Zawarto 2 umowy o zwrot kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do placówek edukacyjnych. Podpisano porozumienie na sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami szkoły podstawowej w Narewce. Realizowano zadania związane ze stanem epidemii na obszarze
kraju. Codziennie raportowano do starostwa, dokonywano zakupów i odbioru środków ochrony osobistej i przekazywano je podległym jednostkom. W 8 miejscowościach na terenie gminy odbyły się zebrania wiejskie, na których przedstawiona została informacja o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz realizacja budżetu. Podczas dyskusji zostały przyjęte wnioski i poruszone problemy dotyczące poszczególnych sołectw, z takich jeszcze działań, postępowań administracyjnych, to wszczęto 2 postępowania z zakresu ochrony środowiska, zmierzające w kierunku wydania decyzji środowiskowych na budowę drogi Eliaszuki Lewkowo Nowe, tutaj Dąbrowa i w kierunku drogi wojewódzkiej 687 oraz na budowę drogi w Siemienówce, ulica Łąkowa, to jest potocznie zwane Osowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana wójta za sprawozdania. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie przewodniczącej komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji, którym przewodniczyła pani przewodnicząca Bondaruk. Proszę bardzo pani przewodnicząca Bondaruk o złożenie sprawozdania. 22 września odbyło się wspólne posiedzenie przepraszam, Komisji Rady Gminy Narewka, które dotyczyło funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narewce. W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych, wójt gminy Narewka pan Jarosław Gołubowski oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce pan Grzegorz Tomaszuk. Pomimo skutecznego zawiadomienia na posiedzenie nie przybył kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narewce, ani nikt z pracowników ośrodka w Narewce. Wspólne posiedzenie prowadziła przewodnicząca skarg, wniosków i petycji. Pan dyrektor przedstawił radnym dane statystyczne dotyczące funkcjonowania ośrodka zdrowia w Narewce, takie jak personel medyczny, ilość zadeklarowanych pacjentów do poszczególnych lekarzy i pielęgniarek, liczba udzielonych porad i tym podobnie, oraz mówił o sytuacji, w jakiej znalazła się służba zdrowia w związku z pandemią koronawirusa, o tym, że przychodnie podstawowej opieki starają się ograniczyć przyjmowanie pacjentów w placówkach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dyrektor wspomniał o dużym odpływie pacjentów z przychodni w Narewce na rzecz ośrodków zdrowia w Hajnówce i w Michałowie, zastanawiając się, w czym tkwi przyczyna takiego stanu, podkreślając, że bardzo go to martwi. Radni mieli szereg pytań i uwag dotyczących funkcjonowania ośrodka, głównie dotyczyły problemów z dostępem do lekarza rodzinnego, bardzo dużych problemów z dodzwonieniem się do ośrodka, braku poczekalni i organizacji pracy ośrodka, wizyt domowych oraz relacji pacjent-lekarz. Poruszano też sprawę rehabilitacji i radni uzyskali odpowiedź, że rehabilitacji w Narewce nie będzie. W trakcie posiedzenia pan dyrektor szereg spraw wyjaśnił, na wiele pytań odpowiedział, jak też zadeklarował chęć załatwienia czy też wyjaśnienia kilku spraw dotyczących ośrodka w Narewce. Ponadto udział w dyskusji wziął pan wójt, mówiąc o piśmie i odpowiedzi na nie, które skierowane było do dyrektora ZOS w Hajnówce, a wynikało z próśb mieszkańców naszej gminy, którzy się do niego zgłaszali, dotyczyło problemów z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia w Narewce. Wywołano również temat interpelacji pani radnej powiatowej Tamary Moroz oraz radnego pana Moroza dotyczących funkcjonowania ośrodka zdrowia w Narewce, do czego pan dyrektor również się odniósł. Posiedzenie zakończono podsumowaniem, że jeśli pacjent potrzebujący konsultacji medycznej u lekarza rodzinnego powinien najpierw zadzwonić do placówki, w której przyjmuje i dowiedzieć się, w jaki sposób można zrealizować taką wizytę. W przypadku takich spraw jak przedłużenie recepty, omówienie wyników badań czy skierowanie na badania można skorzystać z teleporady. Zapewniono, że pojawią się nowe telefony w ośrodku oraz dzwonek lub domofon przy drzwiach. Poinformowano o tym, że w celu usprawnienia pracy została zatrudniona rejestratorka. Posiedzenie było transmitowane, więc wszyscy zainteresowani mogą się bliżej z tematem zapoznać. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Mistrzu Klaudio, proszę o złożenie sprawozdania. Komisja rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 28 września. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji, wójt, zastępca wójta, pani skarbnik oraz sekretarz. Podczas komisji rozpatrywane były projekty uchwał na 21. sesję Rady Gminy.
większość zaopiniowała, komisja zaopiniowała pozytywnie. Jedynie po dyskusji na temat uchwały w sprawie zaliczenia dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, komisja rewizyjna zaopiniowała wniosek negatywnie. W wolnych wnioskach radni zgłaszali między innymi takie problemy jak opał do świetlic, wyrównywanie dróg żwirowych, pozostawione śmieci oraz niepalące się latarnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Społecznej Nieśruka Pawła o przedstawienie. Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej w okresie pomiędzy 20 a 21 sesją Rady Gminy Narewka. W dniu 28 września odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej. W spotkaniu udział wzięli wszyscy radni. Tematem obrad były projekty uchwał na 21 sesję Rady Gminy. Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie gminy Narewka na rok 2020. Omawiane zmiany to dotacja dla OSP na zakup umundurowania oraz finansowanie edukacji przedszkolnej. Po zapoznaniu się z treścią projektu wszyscy radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. Drugi projekt uchwały dotyczył nadania nazwy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Łuka. Radni uwag nie wnosili i 5 głosami za pozytywnie zaopiniowali proponowaną uchwałę. Kolejny projekt uchwały to zaliczenie dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Członkowie komisji oprócz treści projektu uchwały zapoznali się również z opinią Rady Scaleniowej. Po burzliwej dyskusji radni zaopiniowali powyższą uchwałę 3 głosami przeciw i 2 wstrzymującymi się. W punkcie wolne wnioski radni zgłaszali wszystkie potrzeby naszych mieszkańców, a także wnioski dotyczące bieżącego utrzymania dróg. Dziękuję. Dziękuję. Pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Ciełczyńskiego, Jana, poproszę. Wczoraj, 28, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy. Przybyli wszyscy członkowie komisji, no, również zaszczycili swoją obecnością pan wójt, zastępca wójta, sekretarz, pani inspektor do spraw samorządowych. Także dziękuję za ten udział. Jeśli chodzi o porządek dzienny, niewiele było, 2 punkty. Pierwsze to rozpatrzenie uchwał na 21, znaczy na dzisiejszą sesję Rady Gminy i potem drugi punkt, wolne wnioski. W pierwszym punkcie, jeśli chodzi o rozpatrzenie projektów uchwał, 3 punkty. Pierwsze to było rozpatrzenie budżetu, zmian w budżecie gminy na bieżący 2020 roku. Drugie było nadanie nazwy dla drogi wewnętrznej we wsi Nowa Łuka i trzecie, dosyć szeroko omawiany punkt, chodzi o zaliczenie dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do dróg gminnych. Zacznę od pierwszego punktu. Do spraw rozpatrzy te sprawy budżetowe poprosiliśmy panią główną księgową, która naświetliła nam panią skarbnik, ale nie główną księgową, no to panią skarbnik, która dokładnie poinformowała nas o pewnych zmianach w budżecie. No, zwróciliśmy uwagę szczególnie na niektóre dotacje, największe dotacje, że to akurat no, między innymi kultura, tyle. Również taki projekt arteterapia, który też wziął te 340 parę tysięcy. No, mniejsze wydatki również były omawiane. Między innymi też dotacje dla straży pożarnych i dla poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tutaj nie było jakichś większych uwag. No i zaakceptowaliśmy, przyjęliśmy powiedzmy te zmiany w budżecie. Również wszyscy zgodzili się, zaakceptowali projekt i prośbę taką o nadanie drodze wewnętrznej w Nowej Łuce, nadanie nazwy
ulica Sowia. Po przegłosowaniu okazało się, że wszyscy są co do tego zgodni. I w ostatnim punkcie, jeśli chodzi o zaliczenie drogi, dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, była dyskusja, szeroka dyskusja. Każdy z naszych członków miał swoją taką opinię. Nie powiem, kto za, kto był przeciw. W każdym bądź razie dzisiaj to na pewno ta sprawa już będzie wyjaśniona, dokładnie wszystko będzie wiadomo, ale poddaliśmy pod koniec właśnie pod głosowanie i po przegłosowaniu zakończyliśmy, jeśli chodzi o rozpatrywanie tych projektów uchwał na sesję. W wolnych wnioskach, no tak jak zawsze, mamy pewne sugestie, pewne prośby mieszkańców naszej gminy, naszej wsi, okolicy i je przedstawiliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Miszczuk. Panie przewodniczący, bardzo proszę o informację, czy do uchwały w sprawie zaliczenia dróg komisja zaopiniowała pozytywnie czy negatywnie tę uchwałę? No, jeżeli jest taka potrzeba, więc jedna osoba była za i 3 wstrzymało się od głosu. Dziękuję przewodniczącym komisji za złożenie sprawozdania. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Zmian w budżecie gminy Narewka na rok 2020. Proszę bardzo panią skarbnik o wyjaśnienie trochę zmian w budżecie. Zmiany budżetu dotyczą przesunięć w planie wydatków budżetowych. I tak zmniejsza się plan wydatków budżetowych o 4040 zł na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Narewka, które uczęszczały do przedszkoli w innych gminach. Natomiast zwiększa się plan wydatków na dotacje dla OSP Lewkowo Stare na zakup ubrań ochronnych o 1650 zł i na prace społeczne użyteczne o kwotę 2390 zł. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 22 979 200 zł 94 grosze, natomiast wydatki 25 2320 zł 44 grosze. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych zapytanie w tym temacie zmiany w budżecie? Nie ma. Nie słychać. Dziękuję pani skarbnik. Uchwała nr 21 Rady Gminy Narewka dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narewka na 2020 rok. Uchwala się, co następuje. Paragraf nr 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf nr 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi dochody ogółem 22 979 200 zł, w tym dochody bieżące 19 662 328 zł, dochody majątkowe 3 316 872 zł, wydatki ogółem 25 002 320 zł, w tym wydatki bieżące 19 471 926 zł, wydatki majątkowe 5 530 394 zł. Paragraf nr 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf nr 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwałę podaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta.
Podpunkt drugi, nadanie nazwy drogi wewnętrznej. Proszę bardzo, panie sekretarzu, o wyjaśnienie trochę sprawy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładamy pod obrady projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wyłączną kompetencją, czy tylko do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy ustalanie i podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, czy też mostów. I ustalenie nowej nazwy drodze wewnętrznej będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych przede wszystkim pod zabudowę. I zgodnie z ustawą o drogach publicznych podjęcie przez Radę Gminy uchwały o nazwie, o sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uznania pisemnej zgody właścicieli sąsiednich terenów przy danej drodze lub ulicy. I w przedmiotowym przypadku właścicielem większości działek jest gmina Narewka. Jedynie jedna działka stanowi własność prywatną i wszyscy właściciele wyrazili zgodę na tej działki. Wyrazili zgodę na nadanie ulicy czy też drodze wewnętrznej nazwy Sowie. Biorąc powyższe pod uwagę, nadanie nazwy Sowia drodze wewnętrznej miejscowości Nowa Łuka jest jak najbardziej zasadne. Prosimy również o uwzględnienie autopoprawek w danej uchwale. To, o czym wspominaliśmy wczoraj na posiedzeniach komisji. Tytuł uchwały brzmi w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zamiast ulicy oraz w paragrafie drugim przebieg drogi opisany w paragrafie pierwszym określony w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały, a poprzednio mieliśmy przebieg ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są zapytania w sprawie nadania ulicy, nadania nazwy drogi? Nie widać. Dziękuję, panie sekretarzu. Uchwała nr 21 Rady Gminy Narewka z dnia 29 września 2020 roku w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej uchwala się, co następuje. Paragraf nr 1. Nadaje się nazwę Sowia dla drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Nowa Łuka oznaczonej w ewidencji gruntów numer geodezyjny działek 1086/5, 1087/9, 1089/14, 1088/5, 1089/8, 1090/13 i 1091/7 położonymi w obrębie geodezyjnym Łuka. Paragraf numer 2. Przebieg drogi opisany w paragrafie numer 1 określony jest na załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Narewka. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwałę poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Po punkt trzeci, zaliczenia dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Poproszę pana sekretarza też o przedstawienie. Panie
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pod obrady Rady został skierowany projekt w sprawie zaliczenia dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Dany projekt uchwały był omawiany bardzo intensywnie podczas obrad pracy komisji w dniu wczorajszym. Miało również spotkanie przedstawicieli Rady Gminy Narewka, pani i panów radnych z przewodniczącym komisji scaleniowej, którzy na tej podstawie mogli sobie wyrobić zdanie odnośnie zasadności lub też nie podjęcia stosownej uchwały. I tak jak wczoraj na posiedzeniach komisji zostało to może nie tyle uzgodnione, ale zostały wypracowane opinie komisji i tak jak przedstawiali przewodniczący danych komisji, na dwóch komisjach projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie, na jednej komisji pozytywnie i tak jak w przypadku uchwały o nadaniu nazw ulicom czy też innych uchwał, to wyłącznie do decyzji Wysokiej Rady, do poszczególnych radnych, pani i panów radnych należy podjęcie stosownej uchwały. My tutaj jako Urząd Gminy nie narzucamy swojego punktu widzenia, bo tak jak wspominałem wcześniej, fakt ten okres jakby zapoznania się z całością sprawy nie był dosyć krótki, bo starosta będąc na tej sali gdzieś miesiąc temu przedstawiał wizję, przedstawiał informację o możliwości pozyskania dodatkowych środków i o zasadności również podjęcia stosownej uchwały. Ale powtarzam, ta decyzja należy do państwa, podejmujecie ją suwerennie, niezależnie, zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z wolą mieszkańców, których reprezentujecie, będąc radnymi naszej gminy. Nie wiem, czy coś więcej muszę dodawać, bo tak jak mówię, no, państwo mieliście możliwość zapoznania się z tymi dokumentami w dniu wczorajszym i też w przeciągu miesiąca września. Jeżeli będą pytania skierowane do mnie, to chętnie odpowiem. Na razie dziękuję. Dziękuję. I tutaj mam dziękuję panie sekretarzu. Tutaj mam prośbę do zaproszonych gości może o wyjaśnienie tego tematu, no, bo to jest temat szeroki i w niektórych sprawach burzliwy. Także no, chcielibyśmy jeszcze trochę uzyskać jakichś takich wiadomości. Proszę bardzo, panie dyrektorze Zarządu Dróg Powiatowych, pana Mikołaja Janowskiego. Proszę, do mównicy. Panie Przewodniczący, panie, panowie radni, panie, panowie sołtysi, szanowni państwo. Otóż historia scalenia. Przyszło mi się jako wicemarszałkowi województwa podlaskiego założyć Podlaskie Biuro Geodezji. Kiedy program PROF na lata 2007-2013 miał tylko 2 miliony euro na scalanie gruntu, udało mi się wywalczyć kwotę 17 milionów euro na scalanie gruntu. A tak na marginesie w PROW-ie z 320 milionów wywalczyłem wtedy 580 milionów na cały PROW, na wodociągi, na inne rzeczy. I z tego scalania gruntu myślałem, że uda się kasę, pieniądze przeznaczyć także na nasz powiat. Ja dziękuję tym wszystkim, dla sołtysa, dla radnych gminy Narewka, także dla wicestarosty, który dla Andrzeja Skiepko i dla tych, co przebili się w starostwie ze scalaniem gruntów w latach 2007-2013 w Olchówce. Ci, co byli w Olchówce, co włożyli swoją energię, swoją siłę, ja wszystkim dziękuję. Z tych 120 milionów złotych przypadło tylko 4,5 miliona złotych na nasz powiat hajnowski. Było mi bardzo, bardzo przykro, że nie wzięliśmy tej kasy.
wszystkie pieniądze wziął powiat siemiatycki. I otóż to, co się stało w powiecie siemiatyckim, może źle, że nie pojechaliśmy tam na z gminy Narewka, ten proces staleniowy nie został pokazany, to co było na Siemiatycze, w powiecie siemiatyckim, w gminie Parlejewo, Grodzisk, w gminie Dziadkowice, Drohiczyn, Siemiatycze, co zostało zrobione. Ale macie bliski przykład Olchówki. Otóż Olchówka została zrobioną piękną, stała się piękną miejscowością. Została zrobiona droga w miejscowości, zostały drogi zagumienne, dojazdy do pól. To nie było dużo, tylko 4,5 miliona złotych. I jeszcze raz dziękuję, że ze 100 tych 30 milionów wzięliśmy te 4,5 miliona złotych na Olchówkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz, Szanowni Państwo, jest nowe rozdanie, są nowe pieniądze, nowe składanie wniosków. Powiat hajnowski się przebił. Po części się nauczył, jak analizować to stalanie i mamy stalanie gruntów na waszej gminie, mamy stalanie gruntów na gminie Narew i mamy stalanie gruntów na gminie Dubicze-Cerkiew. Wszędzie, tak samo na Siemiatyczach, przy stalaniu gruntów były ujęte drogi powiatowe. I nikt z mieszkańców, nikt z radnych nie protestował, żeby tych dróg powiatowych nie przekształcić na gminne, żeby zrobić te drogi powiatowe. Bo jak wiemy, dzisiaj dalej mnie nie lubicie, dalej mnie rozliczacie, że nie ma drogi wojewódzkiej. Bo ja jako radny wojewódzki nie dotrzymałem słowa, czy dotrzymałem słowa, nie zrobiłem dobrze, bo drogi wojewódzkiej nie ma. Czy będzie, czy nie będzie, może dzisiaj o 12:30 jadę może porozmawiać. Ale to już na marginesie. Mamy główną tętnicę. Później mamy tętnicę drogi powiatowej gminnej. I Szanowni Państwo, ja dziękuję za dzisiejsze wnioski pana radnego o te krzaki. 5 razy ogłaszaliśmy przetarg, nie udało się. Nie wiem, czy dziś w tym tygodniu wpłyną pieniądze, czy nie wpłyną na odkrzeczenie tej drogi i wycięcie drzew. Jedna, panie radny, dziura jest chyba z Lełkowa do Słuszczej, bo tą drogę jakoś w ramach środków utrzymaliśmy. Dziękuję wam za to, żeście przeznaczyli środki na regenerację dróg jako rada gminy. Zrobiliśmy drogę z Olchówki do Osiemienówki. Nie jest to perfekt. Dziękuję pani przewodnicząca, że pani zgłosiła wniosek o budowę drogi w Siemienówce. Tak, tam trzeba zrobić drogę. Także trzeba zrobić drogę i w Lewkowie, trzeba zrobić i tutaj na Kapitańszczyźnie, trzeba zrobić, no, wybaczcie, w każdej miejscowości trzeba zrobić drogę. Ale zadam pytanie, Mikołaj Janowski, dyrektorze, skąd weźmiesz kasę? Mam na utrzymanie dróg rocznie 700 tysięcy złotych. 700 tysięcy złotych. I Szanowni Państwo, to dzięki wam, że wy wkładacie swoje środki, co się na gminie Narewka dzieje. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I teraz tak. Mamy niezrobioną drogę wojewódzką. Nie zrobimy dróg powiatowych, bo państwo radni zadecydujecie, czy przejmiecie tą drogę powiatową na gminną, czy nie. Te tętnice nie będą zrobione. Nie będą zrobione. Tutaj pan Romek Ostawczuk, członek zarządu, który na Narewce, na Narwi to stalenie jakby koordynuje i robi dobrze. Ja ci dziękuję, Romek, że robi wspaniałą robotę. Mimo, że obrywasz, mimo, że dostajesz piernicz, przepraszam panie przewodniczący, za takie męskie decyzje. Ja wiem, że dzisiaj są pieniądze i są dodatkowe pieniądze. To nie jest tak, że na naszego województwa te pieniądze trafiły o tak sobie. Nie. To działania marszałków, to działania radnych, także działania dyrektorów, także działanie wasze
wasze. I otóż, szanowni państwo, tych środków, które dodatkowo zostały tutaj wam przedstawione, wystarczy na wszystko. Ale jak na ostatnim spotkaniu akceptowaliśmy nowy wniosek, nowiny Usnarszczyzna, może pani przewodnicząca trzeba się zastanowić, czy siemienówkę do stalania gruntu nie włączyć na przyszłość. Już na Narwi myślą o stalaniu gruntów Usnarszczyzna Nowiny i tam została podjęta decyzja strategiczna. Pierw droga we wsi, później droga zagumienna za stodołami, a później dojazdy do pól. No nie przeszła moja koncepcja na Lapochówce, że jeszcze trzeba zrobić rów, odwodnienie rowu, zrobić spływ wody, bo to byłoby za dużo podziału. I otóż, szanowni państwo, proszę was, proszę, błagam, podejmijcie decyzję o przejęciu tych trzech dróg powiatowych. To jest 7, 4, 3 i 820 metrów, to jest 8 kilometrów. 8 kilometrów dróg. Dziś opowiecie tak, ta droga z Narewki do Michnówki, do Siemienówki jest rozwalona. Tak, rozwalona. Ma ubytki, zrobimy to ubytki. Ta droga jeszcze funkcjonuje do nowego roku, będzie w zarządzie dróg powiatowych. Ja dzisiaj nie zamawiałem specjalnie emulsji, bo chcę w ostatnich dniach, w następnym tygodniu ruszyć z emulsją, bo nie chcę robić deptanych dziur. Ja jako dyrektor dróg powiatowych mogę wam uzupełnić te dziury jako deptane. W Miklaszewie, na Plancie, w Jeleszukach, do Suszczeń. Deptane. W tej chwili, dzisiaj. Ale za tydzień zrobię to emulsją. Emulsją uzupełnię, będzie plan. To nie jest to. To nie jest nakładka 3-4 cm, 5 cm czy 6 cm. Ta nakładka to zrobienie w miejscowościach, tych miejscowościach dróg powiatowych, przyjęcie przez was na gminną i na Plancie, w Miklaszewie, w Eliaszówku, nałożenie tej nakładki da to na 20-30 lat dobrą drogę. A teraz zadaję pytanie, co będzie, jeżeli w ramach stalenia gruntu nie zrobimy tych nakładek, tego remontu. Pani przewodnicząca, dziękuję za wniosek, ale Siemienówka nie będzie zrobiona. Panie radny, Eliaszówki nie będą zrobione. Panie sołtysie Miklaszewa, panie radny z tego okręgu, nie będzie Miklaszewo zrobione. Nie będzie ten zakręt, na którym woda stoi w Miklaszewie, zrobiony, bo nie mam z tego. I starosta, jako radni gminy, dołożycie pieniądze, to zrobimy. To zrobimy. Ale szanowni państwo, zrobicie drogi, ja wiem, że dzisiaj każdy ciągnie do siebie. I rozumiem was radnych, i rozumiem sołtysów. Dlaczego wy macie dokładać do drogi powiatowej, jak to, macie w zarządzaniu drogi gminne. I was to rozumiem. Ale chcę wam powiedzieć, że mamy dzisiaj jednego z wójtów, który dokłada do dróg samorządowych następne 50%. Dokłada. Wójt, nie powiat dokłada. Tylko złożyliśmy wniosek w jednej gminie, gdzie do dróg samorządowych na 3 kilometry nakładki w miejscowości, w danej miejscowości. I wójt, radni gminy swoich środków dokładają do drogi powiatowej, żeby zrobić tą drogę powiatową. Ja nie wiem, czy przejdzie u wojewody ten wniosek, czy nie przejdzie, ale został złożony. Nie wiem, czy do końca, pani przewodnicząca, wytłumaczyłem sprawę, ale bardzo proszę, zrozumcie, nie oszukuję. Jeżeli chodzi o utrzymanie i inne rzeczy, dla mnie jest niezrozumiałe, kiedy jedzie sprzęt, a tak było, podkreślam, tak było, i dojeżdża gdzieś tam na odcinku drogi gminnej, bo przejeżdża z jednego odcinka do drugiego i podnosi pluch do odśnieżania.
Nie. To ma być tak i tak jest paliwo. Ten trup ma zostać. Ten trup ma zostać. Nie mogę pewnych rzeczy przedstawić swoich obietnic, bo nie mogę w tym wypadku z wiadomych względów, ale pewne zobowiązania były i są i będą. Także dzięki Wam, dzięki temu, że na Olchówka była prekursorem w naszym powiecie, dzięki temu, że dokładacie środki z gminy do zarządu dróg powiatowych, troszkę, niedużo, centymetr drogi się poprawił na gminie Narewka. Centymetr. Proszę Was, błagam. Nigdy takiej mojej wypowiedzi nie było. Powiem tak, Podlaskie Biuro Geodezji to jest moje dziecko. To jest moje dziecko, które założyłem, które pielęgnowałem, pielęgnuję i chcę pielęgnować. Bo widzę, że z tego wzięliśmy pieniądze. I Wy też zobaczyliście, że w Olchówce zostało to zrobione. Także wybaczcie za moje emocjonalne wystąpienie. Te wnioski, które tutaj zostały zgłoszone, to postaram się uwzględnić. Pani Radna, to wszystko będzie zależało od przyszłości. Od przyszłości naszych wspólnych środków. Bo te są środki nie tylko dzisiaj. Dzisiaj w województwie jest walka. Ja wiem, że walka, też wy walczycie z gminą, innymi gminami. A dlaczego w gminie X, a nie w waszej gminie Narewka? Dlaczego nie w waszym sołectwie, a w innym sołectwie? To jest naturalne. To jest naturalna cecha, że każdy ciągnie do siebie. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć do tych, co dzisiaj mówią, że rozjeżdżane są drogi powiatowe przez remont toru. Tak, są rozjeżdżane przez remont toru. Ale szanowni Państwo, czy wiecie, że te środki miały być zabrane, wszystkie te środki z remontu torów, miały pójść na remont torów z Hajnówki do Białowieży? Miało to z Narewki, miały być zabrane środki i zainwestowane w remont torów z Hajnówki do Białowieży. Tak, szanowni Państwo, było. Dzisiaj powiecie, po co nam tory? Po co nam przeładunek? Że on jest niepotrzebny. Potrzebny, bo my musimy żyć nie tylko dzisiaj, ale muszą żyć nasze dzieci i nasze wnuki, prawnuki na tej naszej ziemi narewkowskiej, hajnowskiej. I dodatkowo chcę powiedzieć, że dobrze, że się udało zahamować temat remontu torów z Hajnówki do Białowieży, bo dzisiaj wyrasta myśl powrotu torów do kolei i nawet może uruchomienia pociągu z Warszawy przez Hajnówkę do Białowieży przez koleje, nie przez starostwo, tylko przez koleje. Także moja prośba gorąca. Wiem, że rady staleniowe, bo rozmawiałem z sołtysem, są przeciwko. Ja wiem interes mieszkańców. Ale szanowni Państwo, jeżeli zrobicie wszystko wokół domu, a ten piec, ten centralna ogniwo, kotłownia w domu, która nie będzie zrobiona, która będzie szwankowana, wszystko rozwala. To piękno wokół domu, bez tego pieca, bez tej tętnicy na drodze w Mikloszewie, Plancie czy w Eleszukach, po prostu mija się stele. W mojej ocenie. Podejmiecie stosowną decyzję. Panie dyrektorze, pozostanie Pan. Zapytania, proszę bardzo, radnych. Radna Birycka. Panie dyrektorze, ja już tutaj byłam wymieniana jako ta wiceprzewodnicząca i radna tej Siemianówki. Siemianówka prosiła o tą drogę, jeszcze był pan Kulesza radnym, o naprawę, o modernizację. W tamtym roku bodajże też pisaliśmy, czy dwa lata temu było pisane ten wniosek, więc to cały czas jest ta droga odkładana. To nie to, że ja już sobie wymyśliłam po zebraniu wiejskim i ja sobie tak napisałam. Mieszkańcy proszą o tą drogę, panie dyrektorze, od iluś lat. O bezpieczeństwo na tych chodnikach. Naprawdę, naprawdę bardzo prosimy. No i tutaj pan wójt też na zebraniu sołeckim
obiecał, że będzie prowadził rozmowę. Nie wiem, czy jakiś wkład gminy będzie troszeczkę w tą drogę. No, mam nadzieję, że pan dyrektor coś tam pomyśli. Tak, pani radna, myślimy. Dzisiaj zgłaszamy wnioski do budżetu, ale szanowni państwo, mając na ten rok 700 tysięcy złotych, powiedzcie mi, jak wyremontować drogę w Siemianówce z chodnikami. Kiedy 260 metrów chodnika po zapytaniu ofertowym została złożona oferta 135 tysięcy. 135 tysięcy za 260 metrów chodnika. Mając 700 tysięcy, mając te kilometr Siemianówki, powiecie, za co mam zrobić. A jeszcze są inne miejscowości. Ja szanuję i wiem i cieszę się, że są wnioski, że jest inspiracja, ale ja mówię wprost, czy skąd wziąć pieniądze? I przekazuję wam dzisiaj, bo jest porozumienie podpisane, nie wiem, czy Rada już Gminy wyraziła zgodę na budowę drogi z Narewki do bazy paliw płynnych. Będziemy organizować przetarg na projekt, na ten odcinek, bo to jest żwirówka. Żwirówka także jest z drogi od skrzyżowania w Eliaszukach do Michnówki. Też jest żwirówka. Jak raz szczęście ma gmina Narewka, może powiecie, że źle szczęście, że tylko te dwie drogi ma żwirowe, pozostałe są asfaltowe. Jaki asfalt jest, to jest. Natomiast gmina Narew ma prawie 40% dróg powiatowych żwirowych. To tak na marginesie. Także pani radna, ja przyjmuję ten wniosek i zobaczymy, no, czy w budżecie Rady Powiatu, czy w Radzie Gminy będą pieniądze. Radnomiszczuk, nie? Radnomiszczuk. Tak, Radnomiszczuk. Panie dyrektorze, bardzo przepraszam, ale moja osobista sugestia, nie podobała mi się pana wypowiedź. Bardzo źle się czuję z pana wypowiedzią. Od początku interesuje mnie oczywiście powiat, inne gminy, ale najbardziej interesują mnie moi mieszkańcy, moja gmina. Tak samo pana uwaga, że my walczymy z innymi gminami. Właśnie mam inne odczucie i wydaje mi się, że bardzo dobrze współpracuje nasz wójtowie. Zgadza się. Z innymi gminami, z innymi wójtami tą współpracę naprawdę widać i myślę, że to jest na dosyć wysokim poziomie. I ogólna sugestia moja co do tej uchwały. Niestety, ale ja jestem świadoma tego, że te drogi są w naprawdę bardzo opłakanym stanie, w bardzo opłakanym stanie. Będą w jeszcze gorszym, ponieważ prace cały czas trwają, maszyny ciężkie po tych drogach jeżdżą i my jako gmina, pan dyrektor mówi jako powiat, jakie mają środki, my jako gmina mamy jeszcze mniejsze i nie wyobrażam sobie, żeby gmina na kolejne lata miała wziąć na siebie taką odpowiedzialność tych dróg i skądś też znaleźć środki. Ciekawe, czy wtedy dyrektor nam odpowie, skąd my mamy wziąć te środki. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Pani radna z Sokówki, tak? Pani radna, ja wiem, że mi się moja wypowiedź nie podobała, ale czy pani dzisiaj, będąc radną z Olchówki, by zagłosowała przeciwko temu, żeby nie przejmować tej drogi powiatowej na gminną. Drogi w Olchówce, to dzięki temu, że ta droga, ten odcinek z Olchówki do Miklaszewa został przejęty na drogę gminną, mamy wspaniałą drogę w Olchówce. I pani radna, ja wiem, to nie fair moje pytanie do pani, nie tego. Żeby nie zostało to przejęte na drogę gminną, to ta droga była nie zrobiona w Olchówce. Z pełnym szacunkiem, nie wiem, jakbym zagłosowała. Nie mieszkałam wtedy w Olchówce. Nie byłam radną, więc nie wiem, jakbym zagłosowała. Może w kwestii scalenia i robót postaleniowych toczonych zarządu pan Ostawczyk Roman wyjaśni. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Ja może nie tak emocjonalnie jak Pan Dyrektor zabiorę się do swojej wypowiedzi, natomiast no, chciałbym kilka rzeczy na początek zdementować, tak? Bo jak gdyby rozmawiamy o rzeczach, które no, powinny być już dawno wyjaśnione. Zapoznałem się szczegółowo z opinią, niestety nie wiem, kto ją sporządził. Tak naprawdę to widać, że ona została jak gdyby w większości przepisana. Natomiast postaram się odnieść do kilku jak gdyby punktów, które tutaj są zawarte. I tak, brak oszacowania kosztów prac związanych z poprawieniem stanu trzech odcinków. Chodzi o te odcinki, które mają być przyjęte. Więc mam takie szacunki według ostatnich przetargów, jak również tego, co ma miejsce na obszarze scaleniowym Kotłówka, Koweła, Łopuchówka. Kilometr masy podwójny nakładki, to jest podbudowa plus nawierzchnia ścierna, kosztuje 820 tysięcy. Wiadomo, że różne przetargi różnie przechodzą, natomiast na dzień dzisiejszy to tak wygląda. Tendencja jest zniżkowa. Tutaj pan dyrektor jako radny wojewódzki mógłby powiedzieć, że na drogę, która w tej chwili będzie przebudowywana, Bielsk-Hajnówka, wycena była 240 milionów, a przetarg poszedł za 114. My w powiecie organizowaliśmy również niedawno przetargi na Miedwierzyki, na przykład przy 1 700 000 chyba tysiącach przeszło, przetarg poszedł za niespełna 800 kilka tysięcy. Więc ceny na szczęście dla nas są w momencie dzisiejszym dużo niższe. Natomiast tak, wszystkie kosztorysy były robione jeszcze przed podniesieniem stawek nam scaleniowych z 1200 euro na 1900 do hektara. I o ile mieliście Państwo w budżecie na scalenia 13 milionów 700 tysięcy, już końcówek nie będę przytaczał, to teraz macie ponad 21 milionów. Planowaliście w tych 13 milionach jak gdyby wykonanie prac scaleniowych na drogach stricte gminnych, zagumiennych, nie wchodziły w rachubę przejęcia te trzy odcinki, o których dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj dostaliście ponad 7 milionów przy kosztach, które na dzień dzisiejszy są, spokojnie to zrobicie. Ja mówię o kosztach, które są robione dzisiaj na naszym obiekcie scaleniowym, zawyżamy je maksymalnie. Zawyżamy, dodajemy dodatkowe obiekty, dodatkowe drogi, oczywiście tylko na tym obiekcie, z tego względu, że nie chcemy oddawać pieniędzy z powrotem do budżetu. Lepiej wycofać się z jakiejś pomniejszej inwestycji po przetargach, ale wykorzystać wszystkie pieniądze. Pamiętajcie, że jeżeli tych pieniędzy nie wykorzystacie na tym obiekcie, to one wrócą do budżetu i nie weźmiecie z nich ani grosza. To musicie być tego świadomi. Ja rozumiem, że nie wszyscy interesują się scaleniami, ale taka jest rzeczywistość. Na przykład jest tutaj mowa o Eliaszukach około 1000 metrów, Mikłaszewie 800 i do przejazdu kolejowego do stacji 820 metrów. Jeden z podpunktów zarzuca nam powyższe, wiąże się z odpowiedzialnością i kosztami za systematyczne wykonanie prac takich jak, i tutaj chodzi o utrzymanie dróg. Słuchajcie, punkt 12 w tymże samym papierze opinii pisze tak. Starostwo zadeklarowało, że odśnieżanie, odkrzaczanie i pozostałe prace związane z utrzymaniem dobrego stanu technicznego przejętych dróg będzie leżało po jego stronie na podstawie porozumienia z gminą. Więc zarzuty takie, że dodatkowe obciążenia wynikające rzekomo dla gminy no, są bezzasadne. No, drodzy Państwo, trzeba się wczytać w to, co jest tutaj napisane. Proszę bardzo. To ja napisałem tą opinię, ja jestem przewodniczącym Rady Scaleniowej. Nigdzie tutaj nie ma podpisu.
dlatego, że zostało przesłane mailem. Ja to stworzyłem, tę opinię i jestem przewodniczącym Rady Scaloniowej i sołtysem Mikłaszewa. Powiem tak, w jakim prawem starostwo może wykonywać pracę na drogach gminnych? Kto pozwala? Jeszcze raz. Starostwo może wykonać takie prace, ale wystawi nam za to fakturę. To tak. Więc to ja rozumiem, że to jest to porozumienie z gminą. Innej opcji nie ma. Dokładnie tak. Dróg powiatowych, to starostwo może dotować do utrzymania. Dokładnie tak. Panie przewodniczący, jeżeli mogę, co się zmieni w naprawie dróg leżących dalej w gminie? One nigdzie nie znikną. Gminie Narewka, które są i będą w przyszłości powiatowymi. Podczas jakiegokolwiek remontu, ja tego nie wymyśliłem, ja byłem temu przeciwny, ale to istnieje. 50% wy jako rada dokładacie do dróg powiatowych. W innym systemie to nie działa. Jeżeli nie zrobicie tych dróg, to policzcie, nawet jeżeli by było, choć to żaden koszt, że jadąc pług, powiedzmy, dróg gminnych, nie podniesie tego do góry pługa, tylko przejedzie przez Mikłaszewo. Chyba nikomu korona z głowy przez to nie spadnie. A pan policzy teraz, ile to będzie kosztowało 50% wkładu gminy, tudzież mieszkańców i podatników waszych, za to, że zostanie zrobiona ona przez powiat. Słuchajcie, tak jak tutaj pan dyrektor mówił o tych scaleniach, my nie prosimy, żebyście partycypowali w tym, że musimy zatrudnić dodatkową osobę, która pomoże nam przy papierach, przy scaleniach. Są to potężne środki, za którymi tak ja, jak i tutaj bardzo dziękuję dla pana dyrektora, który od początku jak gdyby jest prekursorem tych scaleń na naszych terenach, pan starosta, który dzisiaj niestety nie mógł przybyć, ale chodzimy za tym, bo są to pieniądze dodatkowe, które wpływają do naszego powiatu, jak i do pojedynczych gmin, tak naprawdę nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. Oczywiście. Prace tutaj, pani naczelnik, nieocenione, tak jak i Adama, pan Filuka, którym tutaj bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję. Wszystkim, którzy przygotowują dokumenty w gminach, inspektorzy, sołtysi, którzy zbierają jak gdyby deklaracje, robią zebrania, wszyscy mieszkańcy, którzy się na to godzą, to tak naprawdę wszyscy korzystamy. Pamiętajcie, że obojętnie, którą drogę zrobimy, to my wszyscy po nich jeździmy. Tylko czy naprawdę nie ma różnicy w zrobieniu drogi zagumiennej, po której, ja jestem też rolnikiem, przyjedziemy kilkanaście razy w roku do tej, którą mamy w miejscowości i po której jeździmy dzień w dzień. Ja chcę powiedzieć państwu, że my również przejęliśmy pod obiekt scaleniowy, Kotłówka i inne, 7,5 kilometra, a tylko 4,5 wykonaliśmy. Mało tego, wójt w samej miejscowości Tyniewicze robi prawie 2 kilometry naszej powiatowej drogi, która jest przejęta, bez wkładu powiatu, bo sami wiecie, że projekt ten trwa około 5 lat, tak? 5 lat jest zagwarantowane przejęcie tej drogi. Natomiast mieszkańcy oczekują jednak rezultatu, tak? Czyli dobrych dróg. I wójt postanowił, że i tak przy modernizacji, przebudowie tych 7,5 kilometra włożyliby dużo, dużo więcej pieniędzy, żeby to zrobić, aniżeli ten przedmiotowy odcinek w Tyniewiczach. To musi być, słuchajcie, współpraca. Ja nie chcę tutaj się zagłębiać, jak gdyby, bardzo mnie poruszają niektóre punkty, na przykład jeden z takich, że w wysokości 21 milionów dotacja i tak się należy. Słuchajcie, to jak będziemy tak rozmawiać, to gdzie my zajdziemy? To musi być na zasadzie współpracy. I ja chcę przypomnieć, że... Przepraszam bardzo, muszę znowu panu przerwać. Jak skończę, to pan będzie zadawał do woli pytania. Dobrze? Może tak się umówmy. Składacie państwo przez osobę wójta do nas zapotrzebowanie na drogi, które dzisiaj też pani wiceprzewodnicząca tutaj podniosła temat. Jest
roku kalendarzowym, umówieni jesteśmy do której daty, przed tworzeniem budżetu. Wasz wójt przysłał nam takie pismo w lutym na budowę drogi tutaj do byłej naftobazy, dzisiaj Pernu. Przyjechaliśmy tutaj, porozmawialiśmy, zrobiliśmy wstępną umowę, bo tak wypada. Tak według mnie, jako samorządowca, wydaje się, że współpraca powinna polegać. Pomimo to, że okres ten minął, jak gdyby, to nie możemy tak powiedzieć, mieli czas, nie zrobili swego. Ale nie możemy tak pisać i tak się należy, bo tam już ktoś to mówił w rządzie, bo im się należało. Musimy współpracować, słuchajcie. Mamy przed sobą jeszcze przynajmniej w tej kadencji 3 lata i nie podcinajmy gałęzi, na której tak naprawdę wszyscy razem siedzimy. Musimy współpracować. Czy są jakieś animozje, ktoś kogoś bardziej lubi lub mniej, to przez te 3 lata musimy dołożyć starań, żeby nam, czy mieszkańcom się polepszyło. I tak jak mówię, dostaniecie tutaj z tych nowych szacunków, podam 7 milionów dodatkowych pieniędzy. Jeżeli przejmiecie te drogi, o których mowa, ile one będą kosztować wstępnie? 2,5 miliona. To i tak gro pieniędzy wam zostaje, żebyście dokończyli właśnie te wszystkie prace poscaleniowe, które zaplanowaliście. Ja tego nie neguję. Ja byłem również przewodniczącym, akurat tak się składa, scalenia. Rada jest organem doradczym scaleniowym. I ona jest rozwiązana z chwilą zakończenia prac scaleniowych. Prace poscaleniowe leżą w gestii starosty. I o ile im się należało, to ja mógłbym zacytować taki ostatni punkt na ostatniej stronie. O pracach poscaleniowych ostatecznie decyduje starosta, który może kierować się opinią uczestników. Może. Jeżeli będziemy tak rozmawiać, to donikąd nie dojdziemy, bo wy będziecie robić na złość dla starosty, starosta zrobi dla was. Po co to komu potrzebne? Przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie na to spotkanie, żeby prosić państwa, bo wiedzieliśmy już, jakie były wasze jak gdyby decyzje na komisjach, żebyście to zmienili. Rozmawiajmy o konkretach. Do końca miesiąca, czyli zostało już 2 dni, tak? Jeżeli nie przejmiecie tej drogi, jest pozamiatane. Ja chcę powiedzieć, że na takim jak gdyby wstępnym porozumieniu, na którym bazowaliśmy między wójtem a starostą, starosta rozpoczął szereg jak gdyby przedsięwzięć związanych z tym przekazaniem. Na przykład jest to biurokracja niezależna od nas, ale powiaty ościenne, czyli Białystok, Bielsk, Siemiatycze, musiały podjąć decyzję, że one się zgadzają na to przejęcie. Zrobili sesję, rozpatrzyli nasze wnioski. Wczoraj zrobił starosta nadzwyczajną sesję u nas w Hajnówce. Również podjęliśmy taką decyzję, że się zgadzamy. No i gdzie my teraz jesteśmy, jak wy się nie zgodzicie? Naprawdę, jest to bardzo trudna sytuacja w tej chwili. Ja jeszcze raz proszę, żebyście jednak zastanowili się dogłębnie. Myślę, że jeżeli są jakieś jeszcze pytania, ja myślę, że może pani naczelnik jeszcze zabierze głos, się wypowie na ten temat, bardzo chętnie odpowiemy na nie. Nikt nie chce tutaj na siłę nikogo jak gdyby zmuszać, natomiast fakty są takie, a nie inne. Jest na ten obiekt ponad 21 milionów. Przy dzisiejszych cenach, które mam nadzieję jeszcze spadną, bo sytuacja gospodarcza, wiemy jak się rozwija, no to jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Tak jak pan dyrektor, proszę, żebyście państwo zagłosowali za przejęciem tych dróg. A teraz, jeżeli... Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Scaleniowej. Panie radny, jeszcze raz chciałem panu powiedzieć, że ja opinię tą stworzyłem, że tak powiem, na podstawie tego, co usłyszałem chociażby od starosty. Więc deklaracja odśnieżania dróg i wszystkich tych prac to była od starosty i rzeczywiście jest to ujęte, więc proszę mi tego nie zarzucać. Poza tym, to za chwilę pan pisze tutaj, że wszystkie koszty przejdą na gminę. Dobrze, ja rozumiem, tłumaczę, albo pan pisze jedno, albo jest. Drugie. Na czym oparłem swoją opinię? I rzeczywiście moja opinia jest doradcza, nie decydująca. Decyduje rada, więc... Nie, w pracach poscaleniowych przypominam, że decyduje starosta.
Oczywiście wiem o tym i też o tym starosta nam powiedział, że jego zdanie jakby jest decydujące i z tym się pogodzimy. Jeszcze pan mi zarzucił, mi wyszło z głowy, co panu chciałem powiedzieć jeszcze, że warunkiem, to właśnie słowa starosty były, że warunek przejęcia dróg to jest ta zwiększona dotacja, dlatego jest tu ujęte. To nie są moje słowa wymyślone. Jeśli pan temu nie wierzy, to proszę przesłuchać komisję. Tam zadeklarował publicznie pan starosta, właśnie tak to powiedział, dlatego o tym wspomniałem. Znaczy przede wszystkim rzeczywiście, bo tak może mówimy tylko o złych rzeczach, rzeczywiście doceniamy to, panie radny, pani naczelnik, rzeczywiście doceniamy masę pracy i rzeczywiście to są na nasze miejscowości wiele rzeczy możemy zrobić, więc nie można powiedzieć tak, że my oburzamy się, tylko to proszę też pamiętać o tym, że właściwie nowa sytuacja jest tylko od miesiąca, bo wcześniej my wiedzieliśmy, co będzie zrobione. My wiedzieliśmy, jakie prace mamy zrobić i wszystkie założenia mamy i my tego opieraliśmy, na tym się opieraliśmy. Nagle od miesiąca jest kompletnie nowa sytuacja. Dlatego są takie burzliwe dyskusje. Zgadza się, tylko panie przewodniczący, raz jeszcze. O tym, że czytałem ten 12 punkt o deklaracji starostwa, 10 linijek niżej pisze pan, jeżeli Rada Gminy uprzednio nada omawianym odcinkom dróg kategorię drogi gminnej, nie oznacza to automatycznie, że w projekcie znajdą się one na czele listy. To po co my to robimy? Jak pan myśli? Pan prowadzi, pan czyni jakieś prace przy scaleniu, tak? Przy pracach poscaleniowych, może tak. Przy pracach poscaleniowych już nic nie robię, jestem, tak jak pan byłym przewodniczącym, byłem jak gdyby organem doradczym. Tak. Przy scaleniach, a nie przy pracach poscaleniowych. I w momencie, kiedy rozmawialiśmy ze starostą, starosta nam właśnie też to wytłumaczył i powiedział nam, że przed pracami poscaleniowymi będzie spotkanie, na którym będą ustawione priorytety dróg, które drogi najpierw robimy. Oczywiście. I oczywiście wspomniał tym, że decydujący głos jest jego, jednak on nie będzie uzurpował sobie prawa do decydowania, tylko zgodzi się z wolą mieszkańców. Dziękuję. Panie Janowski, proszę bardzo. Jeszcze, jeżeli mogę zostać przy temacie. W imieniu starosty chcę powiedzieć jeszcze, bo tam padały zarzuty, że na dzień dzisiejszy Mikłaszewo już jest rozjeżdżone i czytając to wygląda tak, że przez ten okres do jak gdyby zakończenia prac scaleniowych nie będziemy nic w tym temacie robić. Więc w imieniu starosty chcę tutaj powiedzieć, że po przejęciu dróg wystarczy, że wójt, który i tak to robi, tak jak tutaj pani wiceprzewodnicząca dzisiaj zakomunikowała, że to wójt występuje o remont danej drogi. My jako powiat dokładamy 50%, jeżeli taka deklaracja będzie. Tu jak gdyby nikt się nie zmienia, tylko zmienia się, kto występuje z wnioskiem. Czyli z wnioskiem występuje w tej chwili ten, kto jest gospodarzem drogi. Radna Miszczuk. Ja przepraszam, moje pytanie, skąd znajdą się pieniądze, których nie ma? Nie ma. Słucha pani. To nie jest budowa drogi. My rozmawiamy o tymczasowym remoncie i tutaj już porównywanie dwóch warstw asfaltu, tej podbudowy i ścieralnej z remontem tymczasowym, który wystarczy jak gdyby, no bo też trudno oczekiwać od starostwa, że wy przejmiecie drogi, a my je wybudujemy, oczekując, że pójdzie jeszcze jedna budowa z wierzchu. Więc będziemy się starać utrzymywać w jak najlepszej kondycji tą drogę, aby mogła doczekać czasu wykonania jej w pracach poscaleniowych. Taką deklarację otrzymałem od starosty i państwu ją przekazuję. Dyrektor Janowski, proszę bardzo. Szanowni państwo, jeszcze nie dopowiedziałem, że zarząd województwa w czwartek podjął uchwałę pozytywnie opiniując przekazanie dróg powiatowych na gminne w naszym powiecie, czyli na Narewce. Ale chcę podkreślić, że zarząd
województwa podjął także pozytywne opinie w stosunku do dróg powiatowych przekazanych na gminie w powiecie siemiatyckim i w powiecie monieckim. W powiatach też nastąpiło to, co u was, czyli te drogi też w scaleniach nie uczestniczyły powiatowe do chwili zwiększenia budżetu. I teraz to, co tutaj pan radny, członek zarządu przedstawił, że się zwiększyło o 7 milionów złotych. 7 milionów złotych budżet ze względu na to, że nasze województwo, nasz marszałek, nasza dyrekcja scalenia dobrze działała, dodatkowe środki. I panie przewodniczący, panie sołtysie, były środki przyznane na scalenia i one zostają tak, jak są. Myślę, starosta nie odważy się. A my to możemy gwarantować? A my to dwóch gwarantujemy, że te środki, to co było zaplanowane w scaleniach w kwocie tej, co była dotychczas, 13 milionów zostaną w gestii tych miejscowości. Dodatkowo mówimy o 7 milionów złotych. Wystarczy, szanowni państwo, około 3 milionów złotych, około 3 milionów złotych z tych 7 dodatkowych środków przeznaczyć na te drogi powiatowe, gminne, które będące te na nakładki w miejscowościach. Czyli 4 miliony dodatkowo jeszcze, panie przewodniczący, zostaje środków na te prace postaleniowe, które w danych miejscowościach zostały zaplanowane. Co będzie, jeżeli przetargi, tak jak tutaj pan radny, członek zarządu przedstawił, żeśmy mieli drogę powiatową do Miedwierzyk, gdzie 1 700 000 był kosztorys, poszła za 813 000. Co będzie, szanowni państwo, jeżeli w ramach prac postaleniowych na to, co zaplanowaliście, środki zostaną? Gdzie je przeznaczycie? Gdzie je przeznaczycie? W tym momencie będzie, ustalmy może tak, że te środki, które zostaną w ramach prac postaleniowych, zostaną przekazane na drogi powiatowe, na ostatku. Bo może być taki, się nie zgadzać, na ostatku. Tak, ale nie, zostawmy priorytety dróg powiatowych, tylko nie miejmy wspólnie kaca później, że 7 milionów złotych nie wykorzystamy. Tutaj pan przewodniczący słusznie powiedział, że zgodnie z prawem starostwo nie może robić prac remontowych na drogach gminnych, ale starosta, zarząd i radni powiatowi mogą przekazać dotacje. Mogą przekazać dotacje do utrzymania dla tych odcinkach. To jest robione, może za dużo tutaj powiem, w tematyce miasta, w sprawie utrzymania i porządku w mieście. Powiat nieduże pieniądze, ale przekazuje na utrzymanie porządku i estetyki na drogach powiatowych w mieście. Bo myśmy jako Zarząd Dróg Powiatowych tego nie zrobili. Także to, co starosta powiedział, trochę w inny sposób można zrealizować. I tutaj panie radny i tutaj pani radna Moros są tego gwarantem, że jeżeli trzeba będzie, to tak będzie. Natomiast ja z twojej strony, ta droga jedna, druga i trzecia do nowego roku będzie w gestii Zarządu Dróg Powiatowych. Widzicie, szanowni państwo, widzicie wycinkę drzew do Siemienówki. Czekam niecierpliwością, czekam na wpłatę, bo już 5 przetargów zrobiłem na drogę Suszcza Lewkowo. Czekam, w tym tygodniu się rozstrzygnie, bo już i Lublin mi lek. I robimy wszystko, żeby to uporządkować.
I te ubytki, które teraz zostały zrobione i będą jeszcze podczas objazdu, za tydzień czasu kupuje 5 ton emulsji i uzupełniamy te ubytki. To nie będzie dywanik, a kto wie, szanowni państwo, jeżeli środki po przetargach, tak jak na drogę wojewódzką, 240 milionów, zostało 130 milionów, polowe 113 milionów środków zostało, więcej jak polowa. I kto wie, dzisiaj się spóźnię, ale już wyjeżdżam. Kto wie, bo może jadę powalczyć o parę groszy z tych, co zostały. I może być to dobra wam informacja. Zapytanie radnego Niesieruka. Proszę. Tutaj chciałem zapytać, bo tutaj pan radny Ostapczuk, tak? Radny Ostapczuk. Mówił, że tam jak będzie droga, powiedzmy tam 2-3 miliony pójdzie, zostanie reszta kasy. Pan dyrektor tutaj też wspominał, że mamy tych parę milionów, na wszystko starczy. Ja chciałbym się odnieść tutaj do wypowiedzi pani naczelnik, gdzie na poprzednim spotkaniu mówiła, że nie liczmy na to, że wszystko zostanie zrobione, bo niby tych pieniędzy jest dużo, ale tak i tak niestety wszystkiego nie zrobimy. To jest jedno moje pytanie. I jeszcze też chciałem zapytać pana dyrektora, póki pan jeszcze nie uciekł, czy mamy jakieś w ogóle pisemne porozumienie bądź zapewnienie firmy wykonującej remonty na torach na naprawę tych zniszczonych dróg, bo wiemy na przykład, że wykonawca drogi wojewódzkiej, na przykład tutaj zabudów Hajnówka, robiąc objazdy po drogach powiatowych czy gminnych, zobowiązał się i widzimy, że jakieś tam części nawet dróg są naprawione. Czy tutaj w tym przypadku też jakieś zapewnienia od tej firmy mamy, czy jakieś pisemne umowy? Dziękuję. Panie dyrektorze, odpowie pan. Szanowni państwo, to nie jest tak, że wykonawca się zobowiązał. To były męskie, brutalne rozmowy. I tak samo tutaj jest w sprawie remontu. Nie mogliśmy wyciągnąć nic więcej oprócz uzupełnienia tego, co zostanie zniszczone. I to, co zostaje do tej pory było zniszczone, jest uzupełniane. Szanowni państwo, mieliśmy do wyboru albo podpisać taką umowę, albo znaleźć się w sądzie. W sądzie mogliśmy przegrać i dodatkowo zapłacić dla inwestora za to, że nie wydajemy organizację ruchu. Także co z tego, żebyśmy wygrali w sądzie, kiedy firmy, bo to jest konsorcjum chyba 5 firm, kiedy firm już by nie było. Sprawa wygrana na papierze, a firm nie ma. Natomiast, szanowni państwo, otóż dodatkowo, ja wiem, że to dla was krzywdzące, ale udało mi się wywalczyć środki na obwodnicę już istniejącej, którą jeździmy obwodnicą z Dubin do Trywierzy przez Kutowo. I otóż, szanowni państwo, to nie jest tak, że to jest wszystko okej. Dostaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego 1 000 000 zł i po przetargu nakładka 4-centymetrowa, która będzie robiona od 1 października, będzie na długości 6 km 800 metrów. Za 1 000 000 zł. Na tych drogach przejętych przez was nie musi być nakładka 9 centymetrów, wystarczy 6 centymetrów. Może te 3 miliony, żebym ja miał 3 miliony złotych obecnie do dyspozycji, to szanowni państwo, wszędzie wszystkie wasze drogi powiatowe bym zrobił na klatkę 4-centymetrową. I tyle. A możemy to stracić. Panie przewodniczący, proszę, bo muszę 12:30 być u marszałka. Dziękuję dla pana dyrektora. Może nawet tego przetargu, który oszczędnościowego. Dziękuję za przybycie. Dziękuję za przybycie. Następnym okresie stalinowym ruszmy z Siemionówką, ruszmy z tym kamieniem, ruszmy innymi miejscowościami. Wywołana została do mównicy pani naczelnik Marzena Ostapczuk. Proszę bardzo. Szanowni państwo, temat jest burzliwy. Dziękuję swoim przedmówcom, którzy już wiele spraw z tej opinii wyjaśnili. Właściwie ja tu się odniosę tylko do kilku, ewentualnie odpowiem na wszystkie pytania. Może zacznę od tego tematu poruszonego tu przez pana radnego i o kwocie, tak?
to, że powiedziałam, że wszystkie drogi nie będą, nie będzie możliwości wykonania wszystkich dróg. Ja się odniosłam do dróg ujętych w założeniach. Założenia były opracowywane w roku 2018, były załącznikiem do składanego wniosku i tam były ujęte wszystkie drogi z obiektu scaleniowego. Wszystkie nawet najmniejsze drogi zagumienne, drogi dojazdowe, w niektórych przypadkach nawet nieistniejące na gruncie i to są takie drogi, które nawet pewnie nie będą wykonywane w ramach zagospodarowania poscaleniowego. Kwota ta, tutaj Państwo mieli wymienione te kwoty z założeń, to była kwota 22 milionów 379 tysięcy. Tak jak mówił Pan Radny Ostapczuk i Pan Dyrektor, na dzień dzisiejszy te kwoty są niższe. Kwoty, jakie mamy oszacowane w innych scaleniach, tak, to za kilometr 820 tysięcy asfaltu. No nie mówimy tu o kwotach dróg żwirowych, bo skupiliśmy się na tych cenach za asfalt, czyli na tych odcinkach przejmowanych. Więc myślę, że kwota 21 milionów na zagospodarowanie poscaleniowe to jest kwota wystarczająca na wykonanie wszystkich odcinków dróg. Załącznikiem do wniosku był też taki szacunkowa wartość dróg. Ja to przedstawiałam panu przewodniczącemu i tam już były ujęte inne drogi, tam było ujętych mniej dróg, czyli do wniosku planowaliśmy modernizację jakby innych dróg niż tych ujętych w założeniach i mniejszej ilości. Proszę ja bardzo, rzeczywiście się odniosłam do tej kwoty, tak, z założeń, do tych 22 milionów. Szanowni radni, proszę bardzo, pytanie do pani naczelnik. Ja jeszcze tutaj analizując tą opinię, to się odniosę do kwestii tej wartości 1900 euro do hektara za gospodarowaniu poscaleniowym i 1200, bo rzeczywiście zgodnie z rozporządzeniem to kwota maksymalna, o jaką powiat może wnioskować, to jest kwota 1 900 000 euro. W czasie 1900, przepraszam, tak, w czasie, kiedy wnioskowaliśmy o uzyskanie tych środków, jakby marszałek do dyspozycji miał kwotę 1200 euro. Nie mogliśmy wnioskować o kwotę wyższą, bo po prostu wniosek byłby odrzucony. Więc ta kwestia moim zdaniem wymagała wyjaśnienia. No i jeszcze kwestia właśnie tego, że starosta nie przedstawił wartości tych dróg modernizowanych, przeznaczonych do przejęcia, tak i później do modernizacji. Na spotkaniu z Radą Scaleniową starosta takie kwoty podawał. Tutaj one nie zostały ujęte. One wynikały właściwie z przetargów przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, bo tylko na podstawie takich kwot możemy się wypowiadać. Żeby wycenić dokładnie wartość dróg, to musimy mieć kosztorysy, tak? Muszą być przeprowadzone przetargi. Dokładnie o kwotach nie możemy rozmawiać. Czy są zapytania do pani naczelnik? Ja jeszcze się wypowiem, że ta opinia, jak ja ją przeczytałam, wczoraj ją otrzymałam, to moim zdaniem ona jest jakby taką podpowiedzią dla państwa podjęcia decyzji negatywnej, tak. Właściwie jest tu wiele kwestii wyjaśnionych, może dzięki temu państwo bardziej zrozumieli, o co chodzi w scaleniu, jakimi kwotami tutaj obracamy, tak, że to są duże pieniądze przeznaczone na scalenie, ale ogólnie odebrałam wrażenie, że to jest opinia negatywna. Może trzeba było my zaprosić przedstawiciela, starostę lub starostę na komisję, też byśmy jeszcze jakieś sprawy wyjaśnili. Radna Bondarok, proszę bardzo. Z tego, co ja rozumiem, to jest opinia Rady Scaleniowej, a ich stanowisko było negatywne, więc może o to chodzi. Stanowisko Rady Scaleniowej. Ja przepraszam, Komisji Scaleniowej? Komisji Scaleniowej nie było negatywne, na tej komisji również byłam. Tam było 5 głosów za, 5 przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. Ja też byłam na tym spotkaniu, bardzo prosimy panie przewodniczący, to jakie jest stanowisko Rady Scaleniowej? Jeszcze raz chciałabym wyraźnie usłyszeć. Też byłam na tym spotkaniu. Ale czy mamy mówić o głosach?
ilości głosów? Nie stanowisko, bo stanowisko generalnie jest albo pozytywne, rada, albo negatywne. Była jeszcze wiele dyskusji. Wiele dyskusji mieliśmy po tym spotkaniu. Wiele dyskusji mieliśmy po tym spotkaniu. Zresztą starosta zostawił nam taką możliwość zmiany decyzji. Rzeczywiście były zmiany. I dlatego ostatecznie było 6 głosów przeciw, 4 za, przy 2 wstrzymujących się. Z tym, że chcę tutaj przypomnieć o tym, że stricte to głosowanie nie, właściwie można powiedzieć, że tak jak pani nie brała udziału w głosowaniu, tak przykładowo przedstawiciel nadleśnictwa też nie powinien brać udziału w głosowaniu, bo właściwie problem nie dotyczy nadleśnictwa bezpośrednio. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja byłem przewodniczącym również scalenia, które w opinii jak gdyby powiedzieć znawców zostało umiejscowione na 3 miejscu jako wzorcowe w kraju i tylko dlatego na 3, że było niedużym stosunkowo, bo 860 tylko hektarów. Natomiast KOWR, Lasy Państwowe są równoprawnym uczestnikiem scaleń. Nie można powiedzieć, że Lasy Państwowe nie mogą głosować lub w tym uczestniczyć. Pan jako przewodniczący nie powinien nawet takiego głosu zabierać. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć dla Państwa, bo byłem też radnym gminy Narew, tak, w ubiegłej kadencji. I ja wiem, jaką sumą, podejrzewam, że wy podobną, dysponują gminy pieniędzmi inwestycyjnymi. Różnie to się waha, bo to chyba od 700 tysięcy do 1 500 000 800 w różnych gminach. Tutaj macie do dyspozycji na kilka wsi 21 milionów. Jak się zastanowicie, co byście zrobili, mając taki budżet inwestycyjny w całej gminie, no to pewnie byście pięknie odbudowali tą gminę. Nie róbcie krzywdy dla mieszkańców tych wsi, nie robiąc im... Nie, no nie, nie chcą asfaltu w tych wsiach? No to życzę powodzenia w takim razie, bo no, ja bym rozumiał, jakbyście się wypowiadali, znając temat po raz pierwszy. No to pani radna, proszę mi powiedzieć, skąd weźmiecie 50% na te drogi, nawet jeżeli starostwo znajdzie swoje 50%. Jak to wytłumaczycie mieszkańcom? Nie, wróćmy na ziemię, naprawdę. Proszę was o rozpatrzenie pozytywne, bo takiej drugiej okazji nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jest przewodniczący Komisji Scaleniowej? Pani radny, tak samo jest bardzo niemiło nam słuchać, kiedy starosta, kiedy dyrektor dróg, kiedy państwo z powiatu mówicie, nigdy dróg wam nie zrobimy. Proszę wybaczyć, proszę wybaczyć. Nawet nie powinno się tego mówić, nawet jeśli taka miałaby być sytuacja. Jedno tylko powiem, rozumiem, jedno tylko powiem, że na szczęście co parę lat otrzymujemy deklarację, że wszystko można zrobić. Dziękuję. Czy są zapytania w kwestii drogi? Nie ma. Dziękuję dla pani naczelnik. Radny Harkiewicz, chwilę. Jedno pytanie. Czy pan wójt, czy pan sekretarz? Pana wójta nie ma, tak? Nie, jest. Znaczy, wójt, nie wiem, wójt, jest zastępca. Jeden. My mówimy o 5-letnim przejęciu drogi, tak? Czy to będzie dołączony ten zapis do naszej uchwały? Jak to jest? Nie. Sorry, panie radny. Czy to jest zgodne z przepisami? Czy powiat się zajął tym tematem? Bo jako jedyny z radnych jestem za przejęciem. Ja mówię, żeby mieć... Proszę. Drodzy państwo, jak będzie brzmiała uchwała, to wy zadecydujecie. Powiat wam nie może narzucić takiej czy innej uchwały. To wy możecie ją skorygować przez głosowanie, przez dodawanie różnych zapisów lub ich wykreślanie. To od was to zależy. Powiat, jakim cudem może to zrobić? Powiat zrobił swoje.
Powiat zadeklarował chęć przekazania tej drogi, jak i ościenne powiaty. Tutaj pan dyrektor mówił też o województwie. Wszyscy się zgodzili, prócz was. To wy radni, aby to przyjąć lub podrzucić w takim lub innym brzmieniu. Czyli z tego, co rozumiem, na posiedzeniu Rady Powiatu temat zapisu prawnego nie był omawiany, tak? Nie, słucha pan. Ja dobrze rozumiem. Jeżeli projekt opiewa na 5 lat, no to musi być zachowany. Jeżeli otrzymacie państwo... Ale tego nigdzie nie ma. Otrzymacie państwo pieniądze na termomodernizację jakiegoś budynku, na zrobienie jakiejś drogi z dotacją unijną, to tam wszędzie są podobne zapisy warunkowe i musicie ich przestrzegać. Nie możecie zbyć danej, powiedzmy, inwestycji. To są zapisy prawne, tak? Ja nie chciałbym, nie jestem prawnikiem, się wypowiadać dokładnie, ale to jest uwarunkowane prawnie i no, choćbyśmy chcieli, tego nie zmienimy. Dziękuję. Dziękuję panie naczelnik. Radna Bondaruk. Mam jeszcze jedno takie pytanie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało bardzo wyraźnie, dotarło do naszych mieszkańców, którzy oglądają dzisiejsze posiedzenie. Chcę, żeby jasno było powiedziane. Przejmujemy drogi od 1 stycznia. Zanim dojdzie do faktycznego wykonania prac, czyli zrobienia tych dróg, zapewne minie kilka lat, bo tak to wszystko będzie wyglądało. Być może braknie, proszę? 2 lata, w porządku. I rozumiem, że trwałość projektu będzie dopiero od tego momentu, kiedy te drogi będą zrobione, czy od momentu 1 stycznia? Czyli kiedy? Który to będzie rok? Od listopada 2023 roku, jeżeli ten termin nie zostanie przesunięty. Czyli my przyjmujemy 1 stycznia do 2023, mamy przejęte drogi, które utrzymujemy. W 2023 jest realizacja tych dróg, tak? Mówimy teraz o tych drogach, bo to tylko mieszkańców interesuje. I od tego momentu 5 lat trwałość projektu. Czyli w sumie mówimy już o co najmniej 7 latach, 8 latach utrzymywania dróg. Czy dobrze wszystko zrozumiałam? Dziękuję. Proszę bardzo, Ostapczuk. No widzę, że pan przewodniczący zrobił dobrą robotę. Ja już to czytałem. Dlaczego państwo nie chcecie wsłuchać się w to, co macie zapisane? Starostwo zadeklarowało, że odśnieżanie, odkrzaczanie i pozostałe prace związane z utrzymaniem dobrego stanu technicznego przejętych dróg będzie leżało po jego stronie na podstawie porozumienia z gminą. Dlaczego pani z uporem wraca do tego, jakie to koszty będziecie ponosić z tym związane? Bardzo pana przepraszam, nie widzę u siebie żadnego uporu, to było moje pierwsze pytanie. Nie, pani powiedziała, że oto przez te 8 lat będziecie ponosić koszta utrzymania tych dróg. Czy przed chwilą tego pani nie mówiła? Panie radny, daleka jestem od tego, żeby się przy czymkolwiek upierać. Czytam ze zrozumieniem, z wykształcenia jestem prawnikiem, więc nie mam kłopotu. Przeczytałam bardzo dokładnie. Chcę, żeby nasi mieszkańcy jasno usłyszeli, ponieważ część mieszkańców, która jest przychylna przyjęciu tych drog, uważa, że te drogi zostaną zrobione w przyszłym roku i właściwie będziemy mieli świetną sytuację. Stąd moje pytanie. Ja bym chciała, żeby jeszcze raz na koniec wybrzmiało, że to nie jest taka sprawa, że już w tym momencie robimy te drogi. Tylko tyle. Daleka jestem od uporu. Absolutnie nie atakuję i wcale nie mówię o tym, że wszystko jest złe. Nie wiem, dlaczego pan w ten sposób do mnie podszedł. I jeszcze raz, pani radna, chcę powiedzieć, że czytałem 2 razy ten 12 punkt. I słuchajcie, no przestańcie mówić o tym, że będziecie ponosić z tym związane koszty. Jeszcze raz mówię, że w tej sytuacji ani powiat, ani gmina, chociaż powiat utrzymując, deklarując, że będzie dalej je utrzymywał, będzie ponosił koszty. Wy, myślę, że osobą wójta, zostanie taka podpisana deklaracja i tak naprawdę na tym się zakończy. Bardzo proszę jeszcze raz o pozytywne rozpatrzenie właśnie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze się odniosę do pytania pani radnej, więc zgodnie z wnioskiem, zgodnie z umową z marszałkiem, prace scaleniowe
powinny być zakończone do końca czerwca następnego roku, 2021 roku. Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, czyli modernizację wszystkich dróg do listopada, do końca listopada 2023 roku. Dziękuję za wyjaśnienie. Czy ktoś zapytania, pytania w tym temacie scaleniowym? Szanowni radni, po burzliwej dyskusji, którą przeprowadziliśmy, uchwałę poddaję, będę podawać pod głosowanie. Uchwała numer 21 Rady Gminy Narewka z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zaliczenia dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Rada Gminy Narewka uchwala, co następuje. Paragraf numer 1. Zalicza się niżej wymienione odcinki dróg położonych na terenie gminy Narewka do kategorii dróg gminnych. Drogę numer 1612B obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 433/31 położoną w obrębie geodezyjnym planta o długości 846 metrów od kilometra 00 do kilometra 0846. Część drogi numer 1561B obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 474 położoną w obrębie geodezyjnym Mikłaszewo o długości 2 km 597 metrów od kilometra 0816 do kilometra 3413. Część drogi numer 1635B obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi numer 70, 490, 511 położone w obrębie geodezyjnym Eliaszuki o długości 3942 metry od kilometra 4485 do kilometra 8427. Paragraf numer 2. Położenie i przebieg dróg, o którym mowa w paragrafie numer 1, oznaczony jest na mapach stanowiących załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Szanowni radni, uchwałę podaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała za było 4 głosy, przeciw 7, wstrzymały się od głosu 3 osoby. Uchwała została odrzucona. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowni państwo, wniosek pana Jana, radnego pana Jana Ciuszyckiego dotyczący przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej do cmentarza w Lewkowie Nowym. Tak jak wspomniałem w informacji z działalności wójta, ta droga została złożona do współfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Pani Irena Maksymiuk, pytanie dotyczące sytuacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Kiedy będzie otwarty i ile będzie uczestników, jak to będzie funkcjonowało? Tak jak też w przedstawionej informacji, otwarcie nastąpi 1 października o godzinie 11. Uczestników projektu ma być 20. Na dzień dzisiejszy jest ich 24. Będzie komisja wybierała osoby, które w pierwszej kolejności mają jakiś stopień niepełnosprawności.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej będzie otwarty 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Uczestnicy będą dowożeni z terenu gminy Narewka naszym środkiem transportu. Podczas zajęć będą się odbywały różne prace. Będą specjaliści, którzy pomogą w rehabilitacji, będą badać stan zdrowia, pomogą przy podstawowych czynnościach, będzie zapewniony też posiłek. Radna Maksymiuk. Dziękujemy za przybycie. Ja tylko, panie wójcie, tam było złożone zapytanie ofertowe na posiłki. Czy można wiedzieć, jaka firma będzie przygotowywała posiłki? Dziękuję. Posiłki będzie przygotowywał Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemienówce. Dziękuję. Dziękuję. W ramach złożonej oferty. Pani radna Barbara Bierycka złożyła wniosek w imieniu mieszkańców do Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa celem objęcia modernizacji ulicy Lipowej. Taki wniosek przekażemy i do Starostwa, i do Zarządu Dróg. Pani radna Klaudia Miszczuk wnioskowała o toj w Masiewie, który ustawimy, i przeznaczenie w budżecie gminy środków na zadaszenie, ewentualnie projekt tego zadaszenia w tym roku, tak? Dobrze zrozumiałem? Bardzo proszę, żeby już w tym roku zacząć. Zacząć prace od projektowe. Projektu. Od projektu, tak. Bardzo tak. Proszę, naprawdę mały koszt, bardzo o to proszę. Dokładnie. Zostanie to uwzględnione i zostanie też złożony wniosek do zarządu, ponowiony wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych na odkrzyczenie w pasie drogi Narewka-Olchówka. Pan Aleksander Harkiewicz wnioskował o żwirowanie dróg w swoim okręgu, między innymi w okolicach miejscowości Nowiny, Michnówka, Nowołuka, Cieremki. Jeśli to zostało sprawdzone i rzeczywiście nie wyżwirowaliśmy do tej pory, poczynimy takie starania, żeby to zrobić w najbliższym czasie. Pan radny Stanisław Sadowski zgłosił wniosek o wykonanie ogrodzenia na Starym Dworze. Tak jak też tutaj poinformował, że słupki zostały wykonane. Myślę, że przed następnym sezonem turystycznym rozważymy opcję ogrodzenia tego terenu. Tak, aby to nie utrudniało turystom odpoczynek na polu namiotowym. Pan Nieścieruk złożył wniosek do Zarządu Dróg o żwirowanie drogi powiatowej na odcinku Bernacki Most Narewka. Taki wniosek zostanie przekazany Zarządowi Dróg i wyżwirowanie tej drogi także to przekażemy. Dziękuję. Dziękuję dla radną. Wyrównanie, tak? Przepraszam, wyrównanie drogi. Panie Przewodniczący, ja mam nad tą uchwałą. Po prostu się pomyliłam i nie zagłosowałam tak, jak chciałam. Nie. No się już nie. Ale nie tak, jak chciałam. Dziękuję dla pana wójta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Zapytania. Wolne wnioski. Szanowni radni, wpłynęło do mnie pismo od mieszkanki Babie Góry w sprawie wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie skrócenia długości trasy dojazdów oraz powrotów dzieci do szkoły. Wniosek trafił 21 września. Ten wniosek przekazałem do Komisji Skarg, Wniosków, Petycji o zaopiniowanie. I tak samo przyszła petycja od mieszkańców Sołectwa Janowa. Petycja w sprawie drogi. Tu są podpisy, 18 podpisów mieszkańców. A przepraszam, to no około 80 podpisów. Też ta petycja została skierowana do Komisji Skarg i Wniosków
petycji w sprawie zopiniowania. Proszę bardzo, Radna Bondar. Komisja po zapoznaniu się z petycją i z wnioskiem, tak szybko jak to będzie możliwe, spotka się i osoby wszystkie zainteresowane zostaną o tym fakcie powiadomione. Dziękuję. Proszę bardzo, wolne wnioski, zapytań, wolne wnioski. Może pani sołtys. W pierwszej kolejności ja bym chciała jako sołtys i w imieniu mieszkańców Nowej Łuki zaprosić radnych, jeżeli taką mają wolę, na otwarcie naszej świetlicy w sobotę o godzinie 16. Drugie to bym chciała podziękować też o odkrzaczenie dróg, które były zrobione u nas i do zalewu i z Michnówki do Słobódki w tamtą stronę do tego. I jeszcze mam jeden wniosek od mieszkańców, żeby powycinać drzewa nad linią energetyczną we wsi. I to by było wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo, sołtys Babi Góry. Na ostatniej sesji wnioskowałem w sprawie dojazdów dzieciaczków do szkoły. Na tą chwilę na stronie internetowej widnieje krótsza trasa. A dzieciaczki jak jeżdżą dłuższą trasą, tak nadal jeżdżą dłuższą trasą. Chciałbym się dowiedzieć, co w tej sprawie jest poczynione. Dziękuję. Radna Miszczuk. Ja z tego miejsca, bo akurat mam dużą okazję, chciałabym bardzo podziękować pani kierowniczce GOPS Elżbiecie Potoniec oraz podległych jej pracownikom za naprawdę fachowe zajęcie się osobą z mojego sąsiedztwa, to jest mieszkanka Olchówki. Panie wykonały szereg w ogóle prac poza swoją pracą i w ogóle naprawdę objęły taką opieką mieszkankę Olchówki. Na chwilę obecną pani też będzie prawdopodobnie w tym domu opieki w Lewkowie. Z tego miejsca na pewną okazję bardzo serdecznie dziękuję pani kierownik i pani pracownikom za tak fachowe podejście do sprawy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, sołtysy radny Ochrym. Tutaj w sprawie dojazdów dzieciaczków, w sprawie naszego autobusu, ten pana pani dyrektor będzie zabierała głos, także miałbym prośbę, by pani dyrektor zwróciła uwagę może dla przewoźnika, bo pojawił się jakiś tam czas temu taki mały problem, że bus, którym dzieci podróżują, co jakiś czas się zatrzymuje w nieokreślonych jakby okolicznościach w różnych miejscach. Musi się zatrzymać, powinien chyba go zgasić, znowu ruszyć. No i tam było obiecane, że będzie on chyba wymieniony, będzie naprawiony. No ale dzieciaczki z tego co mówią, że co jakiś czas to się znowu zdarza. No wiadomo, że to może wpływać na bezpieczeństwo tych dzieciaczków. Także ewentualnie prosiłbym się zwrócić do przewoźnika o wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Czy kwestie pytań pan wójt coś powie, czy... Jeśli chodzi o miejscowość Nowa Łuka i tutaj była prośba o wycinkę drzew nad linią energetyczną, mógłbym prosić o sprecyzowanie, o które miejsce chodzi? Leśną. Mhm. Przyjrzyjmy się temu tematowi, jak to wygląda i co możemy w ramach naszych prac komunalnych wykonać. Kolejna sprawa to dotyczy dojazdów do szkoły i tej dłuższej trasy, tak jak rozumiem. No z tego, co mi wiadomo, były ustalenia poczynione z przewoźnikiem, żeby tą trasę zmodyfikować i miał wykonywać przewozy krótszą trasą. Jeśli to nie nastąpiło, musimy jeszcze raz ponowić rozmowy z przewoźnikiem, co się stało, że jeszcze to nie doszło do skutku. No z tego co wiem, środki transportu zostały zmienione, zostały zakupione nowe autobusy i miał się stan w ogóle transportu, a także długości tras poprawić. Więc tutaj też potrzebuję trochę czasu na wyjaśnienie tych kwestii. Radna Miszczuk. Przepraszam, ale od kiedy dyskutowaliśmy o tej drodze, muszę po prostu powiedzieć publicznie, bo
Naprawdę mam bardzo duże emocje w sobie. Pan, który stwierdził, że krzywdzimy swoich mieszkańców, to powiem tylko swoją osobistą sugestię. Skrzywdziliśmy, ale śmietniskiem w Olchówce, a na pewno nie przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Czy pytania sołtysów radnych? Proszę bardzo, dyrektor szkoły, pani dyrektor. Może ja się tutaj odniosę od tych dojazdów, bo już tutaj naprawdę miesiąc czasu mamy, a nie możemy jakoś tutaj uporać się z tymi trasami. Także ja powiem, że mieliśmy spotkania, były spotkania, był również pan wójt, byli zainteresowani rodzice i doszliśmy do wniosku, że u naszej szkole odbyły się w tamtym tygodniu jakby takie spotkania z rodzicami. Mamy również tutaj z tych zebrań z rodzicami jakby takie sprawozdanie od wychowawców i powiem, że od rodziców jakby nie było takich większych, były trzy zastrzeżenia odnośnie właśnie tej wydłużonej trasy, nie było większych zastrzeżeń, nie było tutaj spotkanie w poniedziałek z przewoźnikiem i została tutaj ustalona jeszcze, może tak, dopóki poniedziałkowe spotkanie z przewoźnikiem, to mieliśmy również jeszcze inną wizję, żeby skrócić tą trasę, ale musieliśmy jeszcze zasięgnąć opinii mieszkańców Tarnopola, bo dla nich jakby tutaj odjeżdżali 7:25, a zgodnie z tym, co chcieliśmy zmienić, żeby tą trasę skrócić, odjazdy miały być 7:15. W pierwszej wersji no rodzice tych dzieci nie chcieli jakby dla nas ulec, z tego względu, że pierwszy raz od roku, w tym roku mają, że dzieci mogą wyjeżdżać 7:25, zawsze było za 27. Jak już doszliśmy do porozumienia, to przewoźnik zdecydował, że już nawet dzisiaj może umieścimy dzisiaj, bo tutaj jeszcze chciałam zasięgnąć opinii jakby wójta czy zastępcy, że trasa będzie tutaj przebiegać Babia Góra, Siemianówka, Tarnopol, Bora, Zdrój, Narewka, będzie skrócona, tak jak w poprzedniej wersji, będzie jeździć z tej trasy jeszcze zabierać dzieci Miklaszewo, Leśna, Miklaszewo, Kolonia, Leśna, Miklaszewo. Także od jutra będzie umieszczony nowy rozkład i tutaj troszkę na tych liniach drugi, pierwszy kurs modernizacja również tras nastąpiła z korzyścią dla uczniów. Także, bo trochę z tej trasy Smolnica inaczej będzie teraz dojeżdżać, nie będą. Także nasze takie są ustalenia. Mam tutaj, mi się wydaje, że już dzisiaj umieścimy od czwartku, takie były założenia, że już będziemy tutaj jeździć tą skróconą trasą. Tak. Także mamy tutaj, ale jeszcze chcę... To tak, trasa będzie, w tej chwili trudno mi powiedzieć, ile ona będzie, ale na pewno nie będzie długa, bo będzie Babia Góra, Siemianówka, Tarnopol, tak jak wtedy jechał na plantę, później on w pierwszej wersji wtedy pojechał skrótem tym, no nie wiem, czy to skrót koło Leśna, Miklaszewo, tam ten planta, ja dla mnie nie naftobaza, tam gdzie tam przyjeżdża przez te tory, teraz nie będzie jeździć tą trasą, tylko bezpośrednio będzie jechać Tarnopol, Bora, Zdrój, zabiera dzieci przy cmentarzu i Narewka bezpośrednio do szkoły. Także tego jakby nie będzie skrótu. I pojedzie po Miklaszewo, Leśna, przyjedzie i pojedzie drugim kursem. Słucham? Godzina ta sama, 7:10. No tak, tak przecież było w tej wersji, żeby ta trasa była ta trasa skrócona, bo cały czas chodziło o to, że dzieci jadą, nie jadą bezpośrednio z Tarnopola przez plantę do szkoły, tylko skręca na plantę Leśna, Miklaszewo. Chodziło o to, że on tutaj nie jedzie bezpośrednio, ale z tego względu, jak przewoźnik tłumaczył, że w pierwszej wersji, jak było u nas tutaj w szkole spotkanie, to doszliśmy, no, że będziemy tak jeździć, ale w praktyce wyszło tak, że on tym drugim kursem nie mógł, jak wyjeżdżał, zabierać na czas, nie dojeżdżał z uczniami do szkół średnich, także autobus wtedy dochodził 7:10 zamiast przed 8:00. Ale w tej chwili mi się wydaje, że to, co zrobiliśmy, to jest dobre i od jutra będziemy umieszczać, będzie tak jeździć. Dziękuję pani dyrektor. Informuję, że to był ostatni punkt naszych obrad. Zamykam sesję Rady Gminy Narewka. Dziękuję za przybycie.